Hej, hej! Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę więcej na temat farb. Chciałabym opowiedzieć Wam o farbach, które najczęściej zabieram ze sobą na warsztaty. W ostatnim odcinku dotyczącym farb porównałam dla Was kilka różnych rodzajów. Od tamtej pory jednak poznałam jeszcze jedną, która bardzo mi się spodobała i rzeczywiście świetnie sprawdza się na warsztatach. Farba, o której mowa, nazywa się Block Lino Printing Ink. Dostępna w sklepach plastycznych. Kosztuje między 30 a 35 zł. Ceny poszły w górę, proszę Państwa. A co lubię w tej farbie najbardziej? Przede wszystkim to, że jest bezpieczna dla dzieciaków i bardzo łatwo się zmywa. Jest to farba na bazie wody, w związku z tym wszelkie zabrudzenia można bardzo łatwo zmyć pod bieżącą wodą albo za pomocą mokrych chusteczek. Jednocześnie producenci napisali na opakowaniu, że farba zostawia plamy i może być trudna do usunięcia. Jaki z tego morał? Można drukować na tkaninie. Zaletą, a jednocześnie wadą tej farby jest to, że bardzo szybko wysycha. To znaczy odbitki, które zrobimy na warsztatach, już po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach praktycznie są suche. Oczywiście w przypadku tkaniny suszenie wymaga troszeczkę więcej czasu, natomiast to też jest kwestia maksimum jednego dnia, po czym można już utrwalać nadruk. Powiedziałam, że to także wada tej farby, dlatego że w momencie, kiedy nałożymy farbę, rozprowadzimy ją po matrycy, to trzeba bardzo szybko przyłożyć papier i bardzo szybko odbijać. Ze względu na to, że po prostu momentalnie farba wysycha. Z tej także przyczyny trzeba często dokładać kolejną ilość farby pod nasz wałek do rozprowadzania. Trzeba to robić często, bo inaczej nasz nadruk będzie po prostu nietrwały. Łatwo sobie można jednak z tym problemem poradzić, mając przy sobie jakiś spray z wodą do kwiatków i po prostu delikatnie popryskać farbę pod wałkiem i smarować dalej. Osobiście nie używam tej farby do grafiki. Nie jest to moja ulubiona farba. Z tego względu, że jest jak dla mnie za sucha. I sam proces odbijania, który u mnie trwa długo, ponieważ zwykle chcę zrobić więcej niż jedną czy dwie odbitki, wymagałby ode mnie zbyt dużo nakładania farby i czyszczenia szyby, na której rozwałkowuję farbę. Nieco inny efekt otrzymujemy także po odbiciu grafiki na papierze. Jeżeli porównacie sobie grafikę wykonaną tą farbą wodną, a taką na przykład Charbonnel, również może mogącą być na bazie wody, to zobaczycie, że grafika na Charbonnelu jest zupełnie gładka i niewyczuwalna pod palcami. Natomiast ta wykonana farbą Block Printing Ink będzie wyczuwalna. I nieco chropowata. Mimo wszystko jednak polecam ją do pracy z dziećmi w domu, ponieważ nie ma zbyt ostrego zapachu, można ją bardzo łatwo wyczyścić oraz nie zostawia uporczywych plam, których nie dałoby się od razu usunąć. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dla tych, którzy chcieliby popracować troszeczkę z domu, ale boją się o bezpieczeństwo swoich pociech, ten odcinek się bardzo przydał. Życzę Wam dobrego tygodnia, trzymajcie się ciepło i koniecznie szukajcie mnie na różnych portalach społecznościowych, wpisując oczywiście linoryjki. No to do zobaczenia.